Tajemnicze zauroczenie w homoseksualnym stylu ujawnione w programie Jenny Jones, a we wtorek mężczyzna wyszedł z więzienia jako wolny człowiek. Brian Nichols, który pierwotnie stanął przed sądem w związku z ponownym procesem o gwałt, pobił ją i ukradł jej broń. Sale sądowe są zazwyczaj miejscem, gdzie spory prawne są rozwiązywane, a sprawiedliwość wymierzana. Jest to miejsce, które decyduje o losie ofiary lub przestępcy. Ale zdarzają się chwile, gdy intencje przybierają niespodziewany obrót, a więźniowie znajdują się w centrum uwagi podczas walk lub brutalnych zabójstw w sali sądowej. Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w historię 10 skazanych, którzy zostali zabici w tym pomieszczeniu. Wiem, że lubicie tą serię, dlatego koniecznie zostawcie łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów ze względu na kontrowersyjny temat. Napisz komentarz sprawiedliwość, a przypnę ci serduszko. Klaus Grabowski. Często słyszymy historię o tym, jak smutna i zrozpaczona jest rodzina ofiary po bezprawnej i bolesnej śmierci ukochanej osoby, ale ta matka wzięła sprawy w swoje ręce. To jest Marianne Bachmeier, Niemka, która zastrzeliła i zabiła Klausa Grabowskiego, mężczyznę, który zamordował jej córkę Annę. Ten incydent miał miejsce w sądzie okręgowym w Lubece w 1981 roku. Patrząc na tło Marianne, nie można jej winić za czyn, który popełniła z żalu. Cofnijmy się do 3 czerwca 1950 roku, kiedy to urodziła się Marianne. Dorastanie w ubogim domu było dla niej bardzo traumatyczne, a dodatkowo jej matka porzuciła ją, gdy była nastolatką i nigdy nie wróciła. Niezbyt długo po odejściu matki zaszła w ciążę w wieku 16 lat, ale musiała oddać dziecko do adopcji. W wieku 18 lat znów zaszła w ciążę i ponownie oddała dziecko do adopcji, ponieważ nie mogła zadbać o siebie, a co dopiero o kogoś innego. Kilka lat później urodziła swoje trzecie dziecko, Annę, i zdecydowała się ją zatrzymać. Aby utrzymać siebie i córkę, musiała pracować w lokalnym barze, gdzie dzieliła sąsiedztwo z Klausem Grabowskim. Klaus Grabowski był bardzo dobrze znany w społeczności i wśród organów ścigania. Otrzymał wyrok w zawieszeniu w 1973 roku za uduszenie 6-letniej dziewczynki. Anna była niestety jedną z jego ofiar. Rankiem 5 maja 1980 roku Anna pokłóciła się z matką. Była zdenerwowana i chciała zobaczyć swoją przyjaciółkę, więc postanowiła tego dnia opuścić szkołę. Krótko po opuszczeniu domu, udając się do szkoły, Anna została zwabiona do mieszkania przez sąsiada, Klausa Grabowskiego, 35-letniego rzeźnika, obiecując jej, że może pobawić się z jego kotami. Następnie związał jej ciało, używając umiejętności, które zdobył w swoim zawodzie. Grabowski umieścił ciało Anny w pudełku i zakopał je na brzegu lokalnego kanału w płytkim grobie. Gdy jego narzeczona wróciła później tego popołudnia z pracy i dowiedziała się, co zrobił, natychmiast skontaktowała się z policją. Śledczy odkryli szczątki Anny i aresztowali Grabowskiego za uprowadzenie i morderstwo. Podczas procesu Grabowski zeznał, że 7-letnia Anna próbowała go uwieść i że zabił ją, ponieważ groziła, że powie matce o ataku, jeśli nie da jej pieniędzy. Marianne Bachmeier osobiście poczuła się dotknięta oskarżeniami Grabowskiego dotyczącymi jej córki. Nie wzięła tych oskarżeń lekko i zastrzeliła go 8 razy, co doprowadziło do jego natychmiastowej śmierci. Marianne została skazana za zabójstwo i nielegalne posiadanie broni palnej. Została skazana na 6 lat, ale zwolniona za kaucją po odbyciu 3. Bachmeier wyjechała za granicę, zanim wróciła do Niemiec po zdiagnozowaniu raka trzustki. Zmarła w wieku 46 lat i została pochowana obok swojej córki Anny na cmentarzu Bergtor w Lubece. Ta historia jest dowodem na to, jak daleko może posunąć się matka, by chronić swoje dziecko, nawet jeśli dziecka już nie ma. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Brian Nichols. Brian Nichols był człowiekiem, którego życie splecione było z nici zarówno obietnicy, jak i zawirowań. Urodzony w skromnych warunkach, przeciwstawił się przeciwnościom, wspinając się po szczeblach kariery, by osiągnąć pozory sukcesu. Ale to feralny dzień w marcu, który wyrył jego imię w annałach tragicznej historii.
Jako dziecko Brian marzył o lepszym życiu, dalekim od trudności, które cieniowały jego wczesne lata. Z nieposkromionym głodem wiedzy szukał schronienia w książkach, zanurzając się w światach o wiele wspanialszych niż jego własny. Biblioteka stała się jego sanktuarium, miejscem, gdzie mógł uciec od surowej rzeczywistości swojego otoczenia i dostrzec przyszłość pełną obietnic. Ukończył szkołę Cardinal Gibbon w Baltimore w stanie Maryland w 1989 roku. Uczęszczał na studia w Kutztown University of Pennsylvania w Kutztown w stanie Pensylwania przez 3 semestry od 1986 do 1990 roku. Podczas studiów grał jako linebacker w ich drużynie futbolowej. Nick Pergine, jego przyjaciel, który grał z Nicholsem w Kutztown, powiedział, że masywna fizyczna prezencja Nicholsa i jego umiejętności w sztukach walki dały mu reputację kogoś, z kim należy uważać. Ale to właśnie w tym czasie zaczął podążać za gangami. Akta hrabstwa Berks pokazały, że Nichols został aresztowany co najmniej 3 razy podczas swojego krótkiego pobytu na uniwersytecie. W 1990 roku został oskarżony o groźby terrorystyczne, prostą napaść, zakłócanie porządku i nękanie wynikające z incydentów w uniwersyteckiej stołówce. Według dokumentów sądowych przyznał się do 2 mniej poważnych zarzutów, a pozostałe zostały wycofane. W następnym roku Nichols został aresztowany 2 razy w miesiącu za bezprawne wtargnięcie, wykroczenie polegające na zniszczeniu mienia i zakłócanie porządku. Te zarzuty zostały później wycofane. Po krótkim pobycie w Kutztown Nichols poszedł do Newberry College od 1992 do 1993 roku i grał tam w futbol. Rzecznik sportowy Ryan Gross powiedział, że w tym czasie Nichols został wyrzucony z drużyny futbolowej za kradzież spokoju w akademiku. Nichols rzucił szkołę w 1995 roku i przeprowadził się do Georgii. Pracował dla Hewlett-Packard przez 8 lat jako inżynier systemów Unix. Ostatnim zatrudnieniem Nicholsa była praca jako inżynier komputerowy dla spółki logistycznej będącej filią atlantańskiego giganta wysyłkowego UPS. Rzecznik firmy Norm Black mówi, że Nichols dołączył do jednostki w marcu 2004 roku i opuścił ją we wrześniu 2004 roku, co było spowodowane jego aresztowaniem w sprawie gwałtu. Według jego brata Nichols zarabiał 6-cyfrowe kwoty, regularnie uczęszczał do kościoła jak każdy dobry chrześcijanin i miał życie, które dobrze się układało. Przestępstwo, które przywiodło go do sądu, dotyczyło brutalnego ataku na jego byłą dziewczynę po 8 latach związku po ich rozstaniu. Po odkryciu, że spotyka się ona z Chrisem Rowellem, ministrem z ich kościoła, Nichols siłą wtargnął do jej domu, związał ją taśmą klejącą na muszce pistoletu i zgwałcił. Został oskarżony o gwałt, napaść z zamiarem gwałtu, ciężkie sodomie, włamanie, bezprawne uwięzienie i posiadanie broni palnej podczas popełnienia przestępstwa. W sądzie Nichols powiedział ludziom w budynku sądu: nie pójdę na leżąco, gdy dowiedział się, że będzie sądzony ponownie. Przyjaciele Nicholsa ostrzegali biuro prokuratora okręgowego, że może spróbować uciec, a jeden z przyjaciół powiedział prokuratorom, że Nichols planował ucieczkę i poprosił go, by zostawił kartę kredytową w kieszeni marynarki, którą miał nosić w sądzie. Nawet jego biologiczna matka wysłała e-mail do biura szeryfa hrabstwa Fulton, informując, że wierzy, iż jej syn może spróbować zabrać broń oficera. Ponowny proces rozpoczął się w następnym tygodniu, a napięcie wzrosło jeszcze bardziej. 2 dni przed serią przestępstw, gdy zastępcy szeryfa eskortowali Nicholsa z budynku sądu do jego celi, zauważyli coś w jego butach. Znaleźli 2 ostre ostrza, typowe więzienne bronie wykonane z metalu, który prawdopodobnie pochodził z zawiasów drzwi. Jego działania skłoniły sędziego Barnesa do zwołania spotkania, na którym poprosił o dodatkowe zabezpieczenia podczas zaplanowanego na piątek zeznania Nicholsa, ponieważ prokuratura w sprawie gwałtu planowała wezwać swojego ostatniego świadka tego dnia, a obrady jury były tuż przed nim. Nichols musiał stawić czoła dożywociu, jeśli zostałby skazany. Wiedział o tym i wszyscy też to wiedzieli.
zastępca szeryfa, która rutynowo była przydzielona do pilnowania Nicholsa podczas jego dwóch procesów pod przewodnictwem sędziego Barnesa, eskortowała Nicholsa do pomieszczenia, gdzie miał zdjąć kajdanki, aby mógł przebrać się w cywilne ubranie. Gdy jedno kajdanki zostały zdjęte, Nichols został odwrócony, aby odpiąć pozostałe kajdanki, które zwisały z jego nadgarstka. Nichols następnie brutalnie zaatakował zastępcę, popychając ją do innej, otwartej celi. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak obezwładnił zastępcę, uderzając ją tak mocno w twarz, że jej stopy oderwały się od podłogi. Wyszedł z celi z jej pasem na broń, który zawierał jej radio i magazynki do broni. Nichols podniósł z podłogi jej klucze i zamknął zastępcę Hall w celi. Wszedł do innej celi, przebrał się w ubrania cywilne i około 4 minuty później opuścił obszar celi. Użył kluczy, aby otworzyć skrzynkę z zamkiem, skąd uzbroił się w jej pistolet Beretta kaliber 4.0, zamierzając zabić sędziego. Nichols następnie przeszedł do starego budynku sądu przez kładkę, gdzie wszedł do prywatnych pomieszczeń sędziego Rolanda W. Barnesa. Spotkał tam kierowniczkę spraw Susan Christie i Jeanne Clark Thomas wraz z adwokatem Davidem Almanem. Kazał im wszystkim usiąść na podłodze i trzymał ich na muszce, pytając, gdzie jest sędzia Barnes. Nichols wszedł do sali sądowej 8F przez drzwi za ławą sędziego. Znalazł sędziego Barnesa w sali przewodniczącego rozprawie w procesie cywilnym. Zastrzelił go z bliskiej odległości w tył głowy. Świadkowie mówili, że sędzia nigdy nie wiedział, że Nichols był za nim. Nichols przeskanował stół prokuratury, najwyraźniej szukając asystentów prokuratorów okręgowych, którzy go oskarżali, a gdy zobaczył, że nie ma ich w sali, opuścił broń i strzelił Julie Brandau, reporterce sądowej, w głowę. Sierżant White, który był zakładnikiem Nicholsa w tym czasie, zdołał wydostać się z łazienki i dostać się do swojego radia, gdzie nadał pierwszą transmisję radiową, informując nadchodzących oficerów, że padły strzały. Opisał też uzbrojonego Nicholsa. Nichols następnie zszedł z ławy i sprawdził boczny pokój, gdzie świadkowie byli trzymani przed rozpoczęciem procesu, najwyraźniej szukając swojej byłej dziewczyny, która była ofiarą gwałtu, ale spóźniła się tego dnia i nie było jej w pokoju. Nichols następnie oddał kilka strzałów w głowę sierżanta i zabił go. Uciekł i porwał kilku zakładników oraz samochody podczas swoich 60 godzin wolności i całkowitej serii śmierci, zanim w końcu się poddał. Ławnicy obradowali przez 12 godzin w ciągu dwóch dni, zanim uznali Nicholsa za winnego wszystkich 54 zarzutów 7 listopada 2008 roku. Przed odczytaniem werdyktu sędzia Bodiford stanowczo ostrzegł obecnych, że jakikolwiek emocjonalny wybuch spowoduje nałożenie kary za obrazę sądu i do dwóch dni w więzieniu. To tylko pokazuje, jak przygnębiająca była ta sprawa, ale mimo to niektórzy widzowie wybuchnęli płaczem, słysząc odczytanie werdyktów. 13 grudnia 2008 roku Nichols został skazany na wielokrotne dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz na setki dodatkowych lat za ponad 50 zarzutów. Ciel Angelao. Ciel Angelao, członek gangu Tongan Creep, stał się postacią pierwszych stron gazet z powodu dramatycznego incydentu w sali sądowej, który miał miejsce w 2014 roku. Stając przed sądem federalnym w Salt Lake City w stanie Utah, proces Angelao przybrał szokujący obrót. W desperackiej próbie wykazania dominacji lub być może z czystej desperacji, Angelao chwycił za długopis i rzucił się w stronę świadka. Sala sądowa wybuchła chaosem, a działania Angelao zszokowały wszystkich obecnych. Szybko zareagował na to obecny zastępca szeryfa USA. W obliczu bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa świadka i innych osób w sali, zastępca użył broni, oddając kilka strzałów w kierunku Angelao. Niestety, Angelao doznał śmiertelnych obrażeń i pomimo natychmiastowej pomocy medycznej zmarł. Incydent wywołał ogólnokrajową dyskusję na temat protokołów bezpieczeństwa w sądach oraz odpowiedniego użycia siły przez organy ścigania w środowiskach sądowych. Nagranie wideo z wydarzenia krążyło szeroko, wywołując zarówno krytykę, jak i empatię wobec trudnych decyzji podejmowanych przez funkcjonariuszy odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa podczas postępowań prawnych.
Sprawa ciała Angelao jest żywym i poważnym przypomnieniem o nieprzewidywalnych i potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, które mogą wystąpić w salach sądowych. Podkreśla również ogromną odpowiedzialność spoczywającą na funkcjonariuszach organów ścigania, by zapewnić dobro wszystkich uczestników postępowań prawnych, nawet w obliczu poważnych i bezpośrednich zagrożeń. Incydent pozostaje kluczowym momentem w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa sądowego oraz trudnych decyzji, które funkcjonariusze muszą czasami podejmować w ramach swoich obowiązków. Slobodan Praljak. Cóż, nie wszystko złoto, co się świeci, szczególnie w przypadku ludzi, którzy mają wszystko i są bardzo zazdrośni. Imię Slobodan Praljak brzmi z unikalnym rezonansem, gdyż jego historia jest jedną z odważnego sprzeciwu wobec sprawiedliwości. Urodzony w 1945 roku w Kaplinie, Jugosławia, wczesne lata Praljaka nie zapowiadały niesławnej ścieżki, którą podąży. Miał dyplomy z inżynierii, filozofii, socjologii i dramatu i wyłonił się jako postać polimatyczna. Biegła zarówno w naukach ścisłych, jak i sztuce. Był profesorem w latach 70. i 80. Uczył filozofii i socjologii. Pracował jako reżyser teatralny, produkował filmy telewizyjne i dokumentalne i był dobrze znanym magnatem biznesowym, który posiada ogromny sklep elektroniczny. Jednak pod tą intelektualną potęgą kryła się skomplikowana i głęboko niespokojna dusza. Praljak wstąpił do armii w 1991 roku podczas walk o niepodległość. Dołączył do armii Chorwacji, gdy wybuchły wojny w Jugosławii i wkrótce awansował do rangi generała majora. W tym czasie zaangażował się w kilka zbrodni wojennych i zwrócił swoje oczy ku innym, których nie miał rozkazu atakować. Po wojnie w pełni poświęcił się biznesowi, ale karma go dopadła i został skazany na więzienie. Jego żołnierze zbierali muzułmanów w Prozorze i popełniali na nich różne formy zbrodni wojennych. Praljak również nie zareagował na informacje o planowanych morderstwach, atakach na członków organizacji międzynarodowych oraz zniszczeniu historycznego Starego Mostu i meczetów w mieście. Po usłyszeniu werdyktu w miarę postępu procesu, zachowanie Praljaka oscylowało między stoickim opanowaniem a wybuchami surowych emocji. Sala sądowa stała się sceną, na której grzechy narodu zostały obnażone przed światem. Ciężar jego rzekomych zbrodni mocno na nim ciążył, wyryty w liniach jego zwietrzałej twarzy. Za tymi przenikliwymi oczami można było dostrzec udręczoną psychikę człowieka zmagającego się ze swoimi demonami. Generał Praljak wstał, uniósł rękę do ust, odchylił głowę do tyłu i wydawało się, że wypił szklankę płynu. Wziąłem truciznę, powiedział. Przewodnicząca sędzia Carmela Dius natychmiast zawiesiła postępowanie i wezwano karetkę, ale zmarł przed dotarciem do szpitala. Śmiały czyn Praljaka, zarówno tragiczny, jak i enigmatyczny, pozostawił dziedzictwo nieodpowiedzianych pytań. Czy był to akt skruchy, próba odzyskania kontroli nad swoją narracją, czy po prostu ostateczny akt buntu przeciwko systemowi, który postrzegał jako niesprawiedliwy? W swojej śmierci Praljak stał się symbolem złożoności i sprzeczności definiujących dążenie do sprawiedliwości w następstwie konfliktu. Jego życie, naznaczone błyskotliwością i brutalnością, służy jako świadectwo ludzkiej zdolności zarówno do tworzenia, jak i niszczenia. Na końcu imię Praljaka jest wyryte w historii nie tylko jako zbrodniarza wojennego, ale jako człowieka, którego działania zakwestionowały samą istotę sprawiedliwości. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię. Michael Marin. Powiedz nam, jak uciekasz przed długami lub bankructwem? Cóż, jakakolwiek byłaby twoja odpowiedź, nie powinna być tak szalona jak w przypadku Michaela Marina. Oto zabawna, ale tragiczna historia amerykańskiego finansisty, prawnika, byłego tradera z Wall Street i milionera, który popełnił samobójstwo po zażyciu cyjanku, trującej substancji, po tym jak został skazany za podpalenie. Michael Marin był człowiekiem, który kiedyś pracował w finansach, ale stał się znany z bardzo dziwnego wydarzenia. W 2009 roku został uznany za winnego celowego podpalenia własnego dużego domu w Arizonie. Zrobił to, mając nadzieję na otrzymanie pieniędzy od swojej firmy ubezpieczeniowej. Ta historia przyciągnęła wiele uwagi, ponieważ była tak niezwykła. Po tym, jak sąd uznał go za winnego w 2012 roku,
wydarzyło się coś szokującego w samej sali sądowej. Ludzie zobaczyli, jak Michael Marin połyka coś, co wyglądało na truciznę, coś bardzo niebezpiecznego. Mimo że lekarze próbowali mu pomóc, nie udało się go uratować. Zmarł na miejscu. To sprawiło, że cała sytuacja stała się jeszcze bardziej tajemnicza i zagadkowa. Pojawiło się wiele pytań, a ludzie nie mogli zrozumieć, dlaczego zrobił to, co zrobił. Ta historia nadal jest tematem zainteresowania dla tych, którzy śledzili proces. Przypomina nam, że ludzie czasami robią rzeczy trudne do zrozumienia, nawet w ważnych sprawach prawnych. Historia Michaela Marina pozostaje w pamięci ludzi ze względu na swoje dziwne i niespodziewane zakończenie. William Strier. Cóż, widzieliśmy różne sprawy morderstw w sali sądowej, ale ten starszy mężczyzna, bez żadnej kryminalnej przeszłości, zdecydował się na zemstę poza salą sądową. 66-letni William Strier zastrzelił Geralda Curry'ego, prawnika, z którym miał spór, 5 razy w szyję, ramiona i ramię w 2003 roku. Operator telewizyjny, relacjonujący morderstwo podczas procesu aktora Roberta Blake'a, nagrał scenę, gdy Strier strzelał z 2 pistoletów, podczas gdy Curry uchylał się, unikał strzałów i kucał za wąskim drzewem. Po strzelaninie Strier spokojnie schował broń do kieszeni i odszedł, mówiąc: to dostajesz za zabranie moich pieniędzy. Został skazany na dożywocie plus 25 lat więzienia. Nie jesteśmy do końca pewni, o co chodziło w sporze, ale wiele osób uważa ten werdykt za dość surowy, zwłaszcza jak na jego wiek. Jonathan Schmitz. Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny Jenny Jones? Jeśli nie, to zdecydowanie powinieneś. Historia, którą zaraz poznasz, to zwrot zabawy i komedii, który szybko przerodził się w nieumyślne spowodowanie śmierci. W programie Jonathan, który miał 24 lata, został zaproszony do programu Jenny Jones, ponieważ ktoś miał na niego ogromną sympatię i chciał mu to publicznie powiedzieć. Jak każdy by zareagował, zarumienił się i nie mógł się doczekać, by dowiedzieć się, kim jest ta dama. Jednak jego rozbawienie szybko zmieniło się w niesmak, gdy Amador Scott ujawnił publicznie w odcinku, że to on jest tajemniczym wielbicielem. Schmitz spokojnie mu podziękował i stwierdził, że jest heteroseksualny, ale pochlebia mu to wyznanie. 3 dni po programie, rankiem 9 marca, Amadure zostawił seksualnie sugestywną notatkę na progu mieszkania Schmitza. W odpowiedzi Schmitz zakupił strzelbę 12-kalibrową. Skonfrontował się z Amadur w jego domu, oddał 2 strzały w jego klatkę piersiową i zadzwonił pod numer 911, by przyznać się do zabójstwa. Schmitz został oskarżony o morderstwo 1. stopnia i popełnienie przestępstwa z użyciem broni palnej. Aby skazać go za morderstwo 1. stopnia, prokuratorzy muszą udowodnić, że morderstwo było zaplanowane z premedytacją. Jeśli zostałby skazany za ten zarzut, Schmitzowi groziło dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ława przysięgłych mogła jednak rozważyć lżejsze zarzuty, takie jak morderstwo 2. stopnia lub nieumyślne spowodowanie śmierci, więc otrzymał wyrok od 25 do 50 lat więzienia, który wciąż odbywa. W obronie Jenny Jones utrzymywała, że program, który nigdy nie został wyemitowany, nie miał związku ze strzelaniną. Twierdziła, że Schmitz został poinformowany, że jego wielbicielem może być mężczyzna lub kobieta, choć obrona twierdziła, że producenci programu sprawili, iż Schmitz uwierzył, że jego tajemniczym wielbicielem jest kobieta. Cóż, wpłynęło to na program Jenny Jones, aż do jego zakończenia emisji 21 maja 2003 roku. Zdjęcie dnia. W słabo oświetlonej sali sądowej powietrze było ciężkie od napięcia. Nastolatka, na twarzy której mieszały się wyzwanie i strach, stała w centrum pomieszczenia. Ciężar jej czynów spoczywał mocno na jej młodych barkach. Została skazana za przestępstwo, które popełniła, a powaga chwili zawisła w powietrzu jak gęsta mgła. Na przedzie pomieszczenia urzędnik sądowy, jego twarz wykrzywiona gniewem, trzymał broń w drżących dłoniach. Jego głos drżał z mieszanką frustracji i pragnienia odwetu. Zimna stal broni błyszczała złowrogo w przyćmionym świetle, rzucając długie, upiorne cienie w całym pomieszczeniu. Widzowie siedzieli w osłupiałej ciszy, wstrzymując zbiorowy oddech, niepewni, jak rozwinie się ten koszmarny obraz. Sędzia, szeroko otwartymi i spanikowanymi oczami, próbował odzyskać kontrolę nad wymykającą się spod kontroli sytuacją, desperacko błagając o spokój.
oczy nastolatki spotkały spojrzenie urzędnika sądowego. Jej serce biło jak bęben. W tej chwili wiedziała, że jej los wisi na włosku, balansując między szczękami sprawiedliwości a krawędzią potencjalnie tragicznego końca. Jej oddechy były płytkie, myśli wirujące wokół żalu, wyzwania i desperackiej tęsknoty za miłosierdziem. Czy myślisz, że urzędnik sądowy pociągnął za spust? Perry Manley. Wcześniej mówiliśmy o Marianne, która zabiła w sądzie mordercę swojego dziecka. Perry Manley również był rodzicem, ale jego sprawa ma inny zwrot. Był w separacji z żoną i nie chciał płacić alimentów na dziecko. Jego żona zgłosiła go do systemu i naciskała, aby przekazał ciężko zarobione pieniądze swojej byłej żonie. To sprawiło, że był zły i obsesyjny przez ponad 15 lat. W końcu jego obsesja doprowadziła do jego śmierci. Manley napisał i złożył nie mniej niż 5 pozwów i dołączył do innych wspierających prawa ojców jako rodziców nieposiadających opieki, zobowiązanych do płacenia alimentów na swoje 3 dzieci. Twierdził, że to forma przymusowej służby, gdzie mężczyzna jest zmuszony pracować, by wspierać dziecko, za którego wychowanie nie jest odpowiedzialny. Mimo całego tego hałasu i działań, stawał się coraz bardziej zgorzkniały z każdym dniem. Ubrany w kamuflaż i niosąc plecak przewieszony przez pierś, wszedł do budynku sądu i próbował ominąć detektory metalu. Jednak oficer zauważył granat w jego ręce i powiadomił innych funkcjonariuszy. Funkcjonariusze bezpieczeństwa wezwali policję i przez ponad 20 minut próbowali przekonać go do poddania się. Położył dokumenty, które chciał przedstawić sędziemu, na podłodze i obiema rękami przyciskał granat do ciała. Następnie wykonał podejrzany ruch z granatem, co spowodowało natychmiastowe oddanie 2 strzałów w jego kierunku. Gdy oficer podbiegł do jego ciała, zauważył otwory na dole jego ciała, co oznaczało, że granat był nieaktywny i nie miał przy sobie żadnej broni. Co za smutny sposób na śmierć. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. David Paradiso. Eileen Petit, piękna blondynka, miała miłosną relację, która trwała zaledwie kilka tygodni, ale zakwestionowała nasze rozumienie miłości i nieporozumień między parami, gdyż to właśnie to życie zostało z niej wyssane. Ta tragedia wydarzyła się pewnego wieczoru, gdy Eileen, jej chłopak David Paradiso i jego matka Deborah Paradiso jechali samochodem, a prowadziła matka Paradiso. On i jego dziewczyna mieli poważną kłótnię, podczas której ostatecznie dźgnął swoją 20-letnią dziewczynę w szyję. Następnie zmusił swoją matkę, by pojechała w stronę lasu, gdzie wyrzucił bezwładną Eileen na pobocze. Po złapaniu miał kilka procesów. Podczas jednego z przesłuchań ciągle powtarzał, że zabił Eileen, ponieważ zasługiwała na śmierć, tym samym zmieniając swoje poprzednie zeznania. Następnie zdecydował się zwrócić w stronę sędziego i zaatakować go bronią, co skłoniło oficera do oddania 5 strzałów w jego kierunku. Deborah Paradiso powiedziała, że jej rodzina próbowała ostrzec władzę, że David Paradiso zachowuje się niestabilnie psychicznie, ale urzędnicy nie słuchali. Jego rodzina pozwała sąd za jego śmierć, twierdząc, że miał problemy psychiczne i powinno zostać użyte inne środki, by uratować sędziego, ale ich sprawa została oddalona, ponieważ działanie podjęte przez oficera było właściwe i zgodne z jego szkoleniem w takich sytuacjach. Niektórzy spekulują, że Paradiso chciał zostać zastrzelony, dlatego zaatakował sędziego. Czy uważasz, że jego rodzina nie miała racji, pozywając za tę śmierć? Clairimi Faco. I na koniec naszej listy jest Clairimi Faco, 40-letni Albańczyk, który otworzył ogień w włoskiej sali sądowej, zabijając swoją żonę w separacji i jej wujka, zanim sam został zastrzelony przez uzbrojoną policję. Ta sprawa była dość niefortunna, ponieważ włoskie sądy są miejscami ściśle strzeżonymi, z rentgenami i bramkami wykrywającymi metale. Świadkowie powiedzieli, że Fazzo zaczął gwałtownie kłócić się z jej krewnymi, zanim zastrzelił ją i jej wujka. Dramat wydarzył się tuż po godzinie 11 przed południem czasu lokalnego. Po strzelaninie na miejsce przybyła flota karetek, by zająć się ofiarami. Fazzo zdołał wybiec z budynku i postrzelił oraz ranił prawnika swojej żony, Giovanne Fave, a także innego prawnika i strażnika, zanim został zastrzelony przez uzbrojoną policję.
Nie mamy informacji na temat tego, co dokładnie spowodowało ich nieporozumienie, ale jesteśmy pewni, że ich dwoje dzieci będzie miało blizny na całe życie.